Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Eryk Czechu-Czechowski, moi drodzy, a my oczywiście kontynuujemy sobie naszą przygodę z dinozaurów. Tak jest, słuchajcie, zdarzyło się masę fajnych rzeczy, wam powiem szczerze. Dzisiejszego dnia, słuchajcie. I zdarzy się jeszcze więcej, ponieważ słuchajcie, przed nami, no bestie. Bestie, słuchajcie, do uwolnienia są. Oczywiście tą serię, którą już widzicie, to już ograliśmy sobie tego. Ja graliśmy sobie już ten główny jakby wątek parków, no i teraz robimy syf. Tak, w skrócie mówiąc, czyli wypuszczamy, słuchajcie, owe dinozaury. Co się będzie działo? Jak to będzie wyglądać? Który dinozaur opierdoli którego? No to przekonamy się już, słuchajcie, dzisiaj na pewno. Nie wiem, czy poprzedni odcinek, słuchajcie, był wystarczająco długi. Aha, bo ja sobie miałem tego przygotować. To jakby, czekajcie, sobie przygotuję wersję, jakby tamten odcinek był za krótki. Dobra, wersja przygotowana została. W razie W. I no. I słuchajcie, wypuszczamy. Puszczamy pierdolone ceratozaury. No jak widzimy, na pewno te ceratozaury, słuchajcie, będą miały posiłki z tego względu, że po pierwsze, jest tu wkurwę ludzi, których można sobie opierdolić na śniadanie, więc jakby to jest chillera. No, tak to wygląda, słuchajcie. Co wam powiem? Looking for water nie jest zainteresowany tutaj tłumami ludzi, których można byłoby opierdzielić na śniadanko. No dobra, słuchajcie, jest jak jest, strasznie duży danger to guests, no ale nic. No, socjalna grupa jest dla tych ziomków troszeczkę za duża. Tutaj mamy naszą plażową wyspę. Tutaj mamy jak. A może by taką wyspę zrobić? No dobra, to jeszcze pomyślimy na pewno. Jeszcze tutaj jest dużo rzeczy do robienia. Na pewno teraz by się przydało. O! Looking for food. Czy on może sobie to zjeść? A może. Okej. Myślałem, że nie może. Ale jednak, słuchajcie, może. Nie musi jeść tych żywych przynęt. Okej, tak to słuchajcie wygląda. No nie wiem, jak się tu pozbyć ludzi na razie, no. No niech oni sobie biegają, no raz na jakiś czas zostaną opierdoleni przez dinozaura. Przecież nie jest najgorzej, prawda? Mogło być gorzej. Na pewno dadzą sobie radę. I to są takie niezmodyfikowane genetycznie. Ale teraz przyszedł, słuchajcie, na... Fight! O, ty, dwa gatunki inne się biją, patrzcie. O, ale teraz jest bitwa, widzowie. O! Ale jest bitwa, ja pierchruper. No i na razie wygląda na to, że te Anki, czyli ankylozaury, wygrywają i ceratozaury. No gleba, gleba, dawaj bochyn chleba, no niestety. Na razie. Na razie. No bez podjazdu, tak myślałem, słuchajcie. Chociaż ostatnio chyba pokonał ceratozaurus, ale pewny nie jestem. Wygląda na to, że słuchajcie, ankylozaury to są jakieś dziki. A ceratozaury popełniają gigantyczny błąd, stwierdzając, że to jest świetne przedsięwzięcie napierdalać się między innymi z nimi. No jak tutaj znamy przebieg walki, ten już jest ranny. Słuchajcie, ten już jest ranny, jak widać. No więc pewnie mu będzie ciężko, pewnie mu będzie, słuchajcie, ciężko tutaj wygrać tą bitwę. Zobaczmy, walczy z alfą wszystkich alf. No i zobaczymy ostatecznie, czy jakikolwiek, słuchajcie, przeżyje, bo może widzę... O! A ten padł. Ten wygrał. O, to ciekawe. No to tak widzę, jednak porówno jest, tak? W sensie tu pada ten, słuchajcie, różnie jest. Jest różnie, słuchajcie, jeśli chodzi tutaj o wyniki bitwowe, tak to nazwę. Jak tam wygląda? On jest overcrowd, jest w sensie za dużo ich jest, więc one też będą się między sobą nadupsać. Tak jak mówię, słuchajcie, wszystko tu jest możliwe. Na razie my zmodyfikujemy, słuchajcie, genom i damy im, słuchajcie, między innymi długość życia, a nie, długość życia tu się zmniejsza, ale tutaj damy atak. Tu jest, się zwiększy atak, co się jeszcze zwiększy? Nie wiem, w sumie to nic za dużo. W sensie atak i co? I rating, ale to bez sensu. No dobra, biorę to chyba. Coś tam się zwiększa, jakieś długość życia, coś tego owego się zwiększa, więc. Ja biorę jakby ratingowo, co się ludziom będzie podobać, bo mi się nie chce tego Aggressive Instinct. Damy tutaj, bo mi się nie chce jakby patrzeć, które walory będą najlepsze. Tutaj podobno będzie to lepsze, będą dłużej żyły. No dobra, w tym świecie to wam powiem, chyba za długo to one generalnie to nie przeżyją, więc. Jaka jest szansa? No spore, jest 80 kilka procent na to, że one się wyhaczują realnie. Jakby ta szansa na to jest duża. Nie wiem, czy mi fraps przy. Dlaczego Fraps mi przyjmuje tutaj FPS-y? Oddawaj Fraps. Low health. No słuchajcie, trwają bitwy, ale ja też muszę robić te dinozaury, więc nie możemy wszystkich bitew obserwować. Zaraz będzie ich pewnie więcej ostatecznie, tych bitew. Zobaczymy, który gatunek, słuchajcie, zachowa się jako taki dominujący, powiedzmy, tak?
Zobaczymy, słuchajcie. Nie wiem, czy może istnieje jakiś mod na to, by te jedzonka odnawiały się same. Może tego moda zainstaluję, natomiast może powinienem też pomyśleć przed odcinkiem o takich rzeczach. No ale nic, mamy naszych dzielnych rangersów, ci akurat są zniszczeni, ale in general to są dzielni. Więc dajemy im taska i one tutaj, no strasznie dużo tu do wymian jest. Owe wymiany trzeba tutaj podjąć. Ale czego po prostu dorobimy, słuchajcie. O, nie wiem o co chodzi, ale... Co, ja nie za... Aha, ja coś zepsułem tu. No problem, no rangersi to oni nigdy problemu, słuchajcie, nie mają z takimi zadaniami. Josiu. No dziwo, nadal chodzą tu ludzie, nie wiem. No widzicie, Tweak to Survive, proszę bardzo. A wszędzie są ulepszenia oczywiście. Sukces Raid 2.0. 3.0 nie mam, ale to nie ma jakiegoś chyba większego znaczenia. Co tu się dzieje, słuchajcie? No tu jest martwe dinozaury i to ich sporo. Patrzcie, jaka tu jest grupa tych jebańców. One są wkurwione strasznie, one będą się między sobą nadupcać? Chyba nie. Tutaj jest jakiś martwy dinozaur. Gnije sobie w wodzie, zatruwając pobliski wodopój. Niedobrze. Tu jest martwy. Czy przeżyły jakby te dinozaury, w sensie te... Przeżyły, proszę. Tu jest jeden. Tu są. Dobra. Coś tam przeżyły te dinozaury. No tutaj właściwie wszystko, co się dzieje, słuchajcie, to po prawej stronie. Po lewej praktycznie nie mamy. I teraz mamy starcie, słuchajcie, ceratozaura numer 4 z ceratozaurem numer 9. Obaj są ranni, ale ceratozaurus numer 4 niestety upada na naszych oczach. Był zbyt słaby, by przetrwać. Może zbyt agresywny. No i pada, słuchajcie. Tutaj też trzeba wyjaśnić, kto jest alfą w filmie. Tutaj jest międzygatunkowa bitwa. No i wiemy, że wygra tutaj nie... Ankylosaurus. Tutaj zdecydowanie rozmiecie. Gleba. No i tak to wygląda, słuchajcie. Zobaczymy, czy w ogóle... Zobaczymy, tu se ludzie chodzą, zwiedzają, wiecie. Zobaczymy w ogóle, czy uda się, słuchajcie, przetrwać tym czerwonym ceratozaurom. Bo umówmy się, zaraz, słuchajcie, wypuszczamy dziki, czyli te czarne. I zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądać, bo z tymi czarnymi to już może być problem. W sensie, no, te czerwone są słabsze i mogą się nie zachować zbytnio. Mamy już pierwszego tutaj. Czuję się jak komentator na stadionie. I teraz ceratozaurus wypuszczany. Ceratozaurus zaraz będzie atakować Ankylosaurusa. Czy jak on tam ma? A no te są zdecydowanie silniejsze, dłużej żyją i na pewno będą alfa w stadzie, jeżeli się uda im przetrwać. A powinny się udać, bo to są słuchajcie dziki. Na razie, no znaczy nie, no ja też pieprzę głupotę, na razie w sumie są jakby dinozaury, które są w stanie je pokonać, tak? Właśnie te tankowate, ale raczej słuchajcie, wydaje mi się, że patrząc po chociaż to, ale to one się same wybije. Wydaje mi się, że ten i ten to jest kurde wyrównany fight. To zależy, słuchajcie, jak to tam siądzie. Różnie bywa. No raczej ceratozaury na razie powinny sobie radzić. Czy one sobie opierdolą własne ciała? Nie wiem. Wiem tylko, słuchajcie, że no na pewno te ceratozaury raczej nie ruszą tych wielkich, no bo... No gdzie? No widzisz to? To 60 razy większy niż to jest. Jeśli chodzi o kilo, więc... No mówię, no piernąłby i już ciężko by było, więc... W ogóle, tak jak mówię, po tej, słuchajcie, lewej stronie nic się nie dzieje. Po lewej stronie, słuchajcie, nic się nie dzieje. Jedyne, co się dzieje, to po prawej stronie jest ciągle zadyma. Po lewej stronie nic, cisza. Tu se chodzą, tu se piją, tu jest kompletna chillera. Po prawej stronie to, słuchajcie, walka o przetrwanie. Pustynne tereny to są groźne tereny, jak widzimy. Proszę mnie tu rangersów nie niszczyć, skurwa. Muzyczka tam gra. No dobra. O, mamy jakiś fight, słuchajcie. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Walczy ten jest uszkodzony, już jest ranny i oczywiście jest słabszy od tego, więc ta walka raczej, słuchajcie, po stronie czarnego. Będzie ciężka, żeby to wygrał czerwony. No raczej powinien udać się, słuchajcie, czerwony na kurwę ewakuację, tak zwane. Bo nie widzę innej opcji. No niestety, czerwony do końca walczył, ale pada martwy. Starał się.
ale niestety stał się tylko i wyłącznie pożywieniem. No tutaj cały czas będą takie walki, czerwoni versus czarni, słuchajcie. No i nie będę ukrywać, że czerwoni nie mają szans. Nie dość, że już się, słuchajcie, wybili wcześniej, no to teraz przyszły czarny. Nie będę ukrywać, że istnieje, słuchajcie, jedyna szansa to jest, żeby taki czerwony, słuchajcie, stwierdził, że pójdzie sobie na lewo. To jest jedyna. Na razie czarny był mądrzejszy, ale jeżeli czerwony będzie miał, posiadał mózg, to istnieje szansa. Proszę, właśnie o tym mówię. I on tutaj ma zajebistą grupę socjalną i tutaj zajebiście może, słuchajcie, sobie chillować. Tutaj jest mało ludzi, ma zajebisty teren, więc on sobie tutaj chilluje. No tutaj cały czas jest walka o to, kto będzie alfą, kto będzie przewodniczyć stadu, stadu? Stadowski! A tu zmieniamy gen na najniższy na razie i wypuszczamy standardowych bobów. Na razie te walki są tak samo gatunkowe, więc nie ma co pokazywać. Trzeba wykiuć więcej dinozaurów. To jest dużo roboty, słuchajcie. Z każdego gatunku mają być po kilka dinozaurów przynajmniej. Nie mamy jeszcze wszystkich odblokowanych, bo ja jakby nie ukończyłem tego wszystkiego. Ale postaram się to zrobić i na koniec zrobimy taki wielki park jurajski, tak jak mówiłem. Tak to będzie, słuchajcie, wyglądać. Najgorsze jest to, że one też umrą z czasu i to jest też słabe, bo one nie mogą się rozmnażać, to oznacza, że słuchajcie, w pewnym momencie skończy się zabawa i wszystkie umrę po prostu z czasu, bo mi się nie będzie już chciał klikać, bo to zobaczcie ile to jest, słuchajcie, klikania, no nie? Jakby w pewnym momencie już będą nudy i będzie trzeba je dorabiać, to jest też słabe. Może, słuchajcie, poszukam modów, w których właśnie one... O, tu ktoś zmarł, proszę. Możemy obejrzeć z bliska, widzowie. No martwy, no co wam powiem, martwy ewidentnie. Tak to wygląda z bliska. Jest to jakaś bitwa? No nie ma, raczej tych nie ruszy nic. No to mówię, tu jest, zobaczcie jaka tu jest rzeźnia, słuchajcie. Zobaczcie jaka tu jest rzeźnia, gościu. Walczą, słuchajcie, wszyscy są ranni, zobacz. Zobacz jaki są pogryzieni, kurwa, każdy z nich jest, ten się ledwo na nogach, słuchajcie, kurwa, trzyma, zobacz to, ledwo co, ale powoli, słuchajcie, odzyskuje swoje siły, regeneruje swoje rany i idzie do przodu, tak jest, moi drodzy. Tu już mamy alfę, czyli to jest jakby grupa stadna dwóch tych ziomków, tego co rozumiem, a nie, więcej trochę ich jest, no to zaraz już nie będzie, zaraz już pójdą na kompromis i pozabijają siebie, nie najsłabszy padnie. Dobra, wypuszczamy oczywiście dinozaury, kolejne, tym razem są to czungi, tak je nazwijmy potocznie, bo mi się nie chce tych całych tych robić. To są, słuchajcie, czungi, teraz czekam, aż będzie informacja, że czungi się nadupcają, tych walk jeszcze nie widzieliśmy. Cały czas dostaję informację, że jest bitwa prowadzona. Zobaczymy, słuchajcie, który gatunek zdominuje. To przetrwa. A fakt, że chodzą se tu ludzie, jest najlepszym faktem, jak dla mnie. Wiem, że pewnie wy mówicie, no to jest najgorszy fakt. Ale mi się podoba. Dobra, trzeba tu coś dać. Aggressive instinct. No dobra. Co wie, niech będzie. Agresywny instinct plus hyper-effective blood. Co da im, w sumie mało rzeczy im daje, tylko ten zajebany rating, bo nie wiem dlaczego. Kurde molek, ja bym może poszedł w długość życia. Tym dłużej one będą żyły, tym mniej będę musiał ich robić w sumie. Ale dodaję atak. No dobra, to robimy tak jak robiłem, czyli to co daje najwięcej ratingów. Ty Hyper Offensive Blood daje w sumie i atak, i jakby długość życia. O! O kurde, o ty, padł na hita. Co? 40 życia i na hita padł. Ała. No alfa. Czerwony nawet jest alfa. I to czerwony pokonał tego? Ojejciu, to ja nie chcę wiedzieć co czarny zrobi, ty. Ty, pierwsza bitwa po lewej stronie chyba w historii wszystkich bitw. No nie, no to już nie ma co gadać. W sensie czarny go rozmiecie, umówmy się. O, to nie ma szans, chłop. Martwy. Nie miałem szans, słuchajcie, spotkania z tyranozaurami. Dobra, bawimy się genomem. Kolorystycznie wybrałem ten, ale zrobimy, nie chce mi się robić trzeciej generacji, powiedzmy ich, więc zrobimy tak, że połowa zrobimy w tym kolorze, a po prostu inna połowa w drugim. Czekamy na informację Ang versus czy coś tam, nie? Takiej bitwy jeszcze nie było. Znaczy, nie widzę powodu, żeby miał się bić, ale to jest... Może akurat będzie wkurwiony i mówi tak: gościu, wyskakuj mi z żarcia. Oddajesz zegarek, gościu.
Jak w ogóle jest na to szansa? O, niedużo. 70%. Znaczy 70% to w miarę dużo, ale zgaduję, że trochę słuchajcie tego. Najciekawsze jest to, że w takim wypadku, słuchajcie, wychodzi na to, że mógłbym zrobić tych z 40 tysięcy i one najwyżej by były wkurwione, to max. No nie, w sensie nic więcej nie zrobię. Max będzie zdenerwowany i jakby to winidos. Nic więcej takiego się nie stanie. Tu ile jest ten? Tu jest martwy ten. No tu żyją sobie w... O, ten jest kontent na przykład, zadowolony jest. Też żyją sobie z tymi, jest koks.